I witam wszystkich, Daniel z tej strony. Parę temu mieliśmy aktualizację szóstego sezonu, w tym parę nowych broni, dokładnie w sobie dwie nowe bronie i małe zmiany w balansie broni. Dlatego dzisiaj omówimy sobie metę na ten sezon na razie na ten moment, ponieważ nie wiadomo kiedy no jakaś nowa aktualizacja będzie, oczywiście mamy parę fajnych broni, które możemy wykorzystać, parę starych broni, którymi już gramy od jakiegoś czasu i zaczniemy sobie od broni na blisko, pominiemy dzisiaj snajperki, po prostu, powiemy sobie czym warto grać przykładowo też na rankerach. Więc pierwsza nowa broń to jest ISO 9 mm. Teraz ta broń jest mocna, jest tak samo mocna mniej więcej jak Lachmann Sub i jak ISO 40. Wydaje mi się, że ta broń może mieć jakiś fajny, bardzo preliczny do strzałów w głowę, jeszcze tego nie wiemy, bo ogólne statystyki się jeszcze nie powiedzmy zaktualizowały, na przykład u Sym.GG, na którym wszyscy polegają tak naprawdę, ale jeżeli chodzi o TTK w klatę i tak dalej, to mniej więcej to jest bardzo podobnie do Lachmana i do ISO 45. Ja tylko podejrzewam, że to może mieć jakiś chory przelicznik przy strzałach w głowę, ale to się oczywiście wszystko okaże. I teraz buildów na tą broń jest wiele. Tutaj macie po prostu moją propozycję. Ja osobiście nie potrafię grać na razie tą bronią bez celownika. Bez celownika nie potrafię grać. Oczywiście daję wam tutaj suwaki, jeszcze o nich nie mówię. Bo ja ten celownik bardzo pływa. Ja tylko wam to zademonstruję, jak ten celownik pływa, jak nie mamy, powiedzmy, nie wiem, wywalimy to. I zobaczcie, jak ten celownik sobie pływa. Ja osobiście nie, nie, nie mogę, nie, nie jestem w stanie po prostu i czasami po prostu w walkach na blisko normalnie, które wygrywam z ISO 45, ja przegrywam z tą bronią, bo też wizualny, widzicie ten wizualny recoil na tej broni jest dosyć spory, dlatego ja tutaj w tej broni bez celownika, jak przykładowo właśnie ten. No po prostu mi nie siada ta broń, ale oczywiście Buildów na tą broń jest dużo, jak wejdziecie do J. God'a, Wejdziecie na inne strony, gdzie macie propozycje buildów, to jest ich naprawdę wiele Każdy tą bronią gra troszeczkę inaczej, niektórzy budują pod super mobilność Ale oczywiście to zależy od tego, czy gracie na padzie, czy gracie na myszce Czy jesteście super dobrzy na padzie, którzy ogarniają ten recoil I tak dalej, i tak dalej, więc tutaj jest mój proponowany build Który możecie sobie przetestować, następnie mamy Lachman Suba Który dalej jest w mecie, dalej jest jedną z najmocniejszych broni jest to broń każdego spocucha, którą dalej pod Polecam grać. Nieraz przegrałem na Lachmana po prostu grając ISO 9, to nie tak, że tamta obroń po prostu dominuje. Jest mocna, ale Lachman jest równie mocny. Jedyna tutaj różnica między tymi wszystkimi buildami jest to, że ja mam latarkę po prostu, żeby nie było widać lasera. Tutaj macie suwaki do kolby, do, do samego magazynka nie macie nic, no i tutaj macie suwaki do chwytu. Tylniego. Teraz przechodzimy dalej na kolejne dwie broń, oczywiście ISO-45. Osobiście moja ulubiona broń i jakbym miał wybrać, którą bronią chcę grać, to bym preferował w sumie grać ISO-45 niż ISO-9, chyba że coś się zmieni. Nie do jakiej przyszłości może się się do tej broni, może dostosuje się jakoś inaczej, ale na razie ISO-45 to jest moja po prostu broń, którą gram, którą preferuję i którą mi się gra bardzo, bardzo dobrze. Też między innymi dlatego, że jest wszechstronna, jest stabilna, ma lepszy damage dropów, a raczej ma mniejszy dropów, czyli mniejszy spadek obrażeń na dystans. W porównaniu do Lachmana Suba, czy też chyba do ISO 9, ale tego jeszcze dokładnie nie wiemy. Ale ISO 45, bardzo dobra broń, którą dalej polecam. No i broń, która dostała kolejnego buffa, mianowicie Bass P i teraz tą broń również można zbudować na parę sposobów. Tutaj macie po prostu mój proponowany build. Możecie tą broń równie dobrze spróbować sobie pod biodro zbudować, w zależności od tego, gdzie gracie, czy gracie na SISY, czy gracie rankedy. Ja widzę minus w tej broni, mianowicie długi czas przeładowania magazynka, więc uważam, że Lachman Sub, czy, czy ISO 45 będzie lepszy pod tym kątem, natomiast z tego co wiem i z tego co mi się wydaje Baspe może mieć trochę lepsze TTK nawet o 10 milisekund co tak naprawdę nie jest zbyt dużo, ale może mieć po prostu lepsze, nie wiem, 10 milisekund, może troszeczkę więcej niż 10 milisekund, ale ogólne statystyki wyjdą niedługo, mimo wszystko prawdopodobnie Baspe może mieć jedno z najlepszych TTK jeżeli chodzi o SMG, tylko wydaje mi się, że może nie być aż tak praktyczny, ja tutaj oczywiście suwaków nie zrobię, bo nie uważam, żeby ta broń jeszcze coś tam o tą metę, mimo że ma dobre tk, uważam, że jeżeli chodzi o praktyczność tej broni. Nie jestem przekonany, zwłaszcza, że ta broń, wizualny recoil w tej broni również jest trochę niewygodny. Widzicie, to, 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 to trganie broni, to może po prostu na dalekie dystanse, czy tam kiedy jest dużo się dzieje, może po prostu przeszkadzać na dalekie dystanse, że się rzeczywiście nie gra tą bronią, ale mimo wszystko, ale mimo wszystko samo biodro nad na tym jest bardzo solidne, więc wydaje mi się, że jak się zbuduje tą broń pod biodro, naprawdę będzie fajnie, polecam tą. Broń, jakby też przetestować na szikę, na Wondela, jak najbardziej to jest mój proponowany build. Akurat bez suwaków, zresztą bez suwaków sobie wypróbujcie, wygląda całkiem, całkiem przyjemnie. Przechodzimy dalej do broni na średni i daleki dystans, teraz ja w tym filmie nie omówię nowej pompy Blokuda, który powala na strzał, jest dużo filmów na ten, widzieliście pewnie jednego TikToka, drugiego TikToka, film na YouTubie, ta broń jest popsuta, bez sensu oczywiście, ale na pubach, czyli na meczach publicznych, bo na rankedach ta broń jest już po prostu zablokowana, jeżeli chodzi o nowe, o mecze publiczne, Wondel czy Almazra, Możecie tym grać i denerwować ludzi Jak najbardziej, ale builda do tej broni Nie pokażę. Teraz tak, mamy nową broń TR-76 Geist, nie wiem kto wymyśla te nazwy Ale to jest build na tą broń, którą mogę wam zaproponować Całkiem, całkiem solidna Jeżeli chodzi o recoil w tej broni To jest jakaś nieporozumienie Normalnie to jest nieporozumienie, tutaj nie ma suwaka Bo zbyt dużo kar jest do wszystkiego, więc ja po prostu Tego nie ruszam. Kolejno mamy yy, Suwaki do chwytu pod lufą 45 ammo, no i też suwaki Do samego magazynka. Więc zobaczmy co i porównajmy sobie recoil z powiedzmy kastowym, którego też wam pokażę, więc zobaczcie, ta broń leci i nagle się zatrzymuje. Co to, 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 to się, ja nic nie kontrolowałem, ale teraz popatrzcie, zmieni się pattern, zmieni się, jest trochę inny, zatrzymał się wyżej i poleciał do góry. Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia. Po prostu szanse są, że Wam się trafi no recoil i będziecie strzelać w miejscu, więc broń teoretycznie jest bardzo łatwa do kontroli, aż do momentu, po prostu ten recoil nagle poleci Wam trochę bardziej w górę. Mimo wszystko, patrzcie. Więc mimo wszystko, recall jest całkiem całkiem spoko. Jeżeli mamy kontrolować, jak ja będę kontrolował, no to w sumie mogę to skontrolować na to Czasami przestrzelę w dół, w momencie kiedy ten recall delikatnie jakby się zatrzyma, albo pójdzie mocno w górę, to różnie bywa. Mimo wszystko, coś takiego można skontrolować. I zakładam, że traficie całkiem dużo strzałów. Na taki średni dystans jest całkiem spoko. Na powyżej 80 metrów, no to wiadomo, że. Każdą bronią w sumie trudno się strzela. Teraz tak, Kastoff 762 dalej jest w mecie, dalej się tym gra na rankedach, na wszystkich innych trybach, więc mogę tą broń po prostu polecić, ja też tą bronią strzelam, eee, więc macie suwaki do tej broni wyglądające w ten sposób. Amunicja większonej prędkości i 45 amo. Broń, jak najbardziej w mecie, moim zdaniem, dalej się nią będzie na rankę rozstrzelać i na jak, i innych trybach też nie jest to prosta broń do opanowania, ponieważ ma trochę mocniejszy recoil i czasami ma dosyć nieprzewidywalny recoil. Widzicie, czasami odbije. Widzieliście tą pestkę, która tutaj odbiła? Czyli ta, ta broń szła idealnie do góry i nagle, papi i poszła znowu tu. Czyli jak strzelacie na daleko kogoś, nagle wam ucieknie, no to ta jedna pestka może po prostu wam gdzieś zginąć, ale mimo wszystko TTK bardzo solidne, jedna z najmocniejszych broni. Dalej uważam, że jest w mecie. No i na sam koniec zobaczymy sobie jeszcze dwie dodatkowe bronie, które można wykorzystać między innymi rap. Eee, mocna broń, jak najbardziej mocny RKM, jedyny minus to amunicja. Ucieka bardzo szybko, więc pamiętajcie, żeby mieć tę dodatkową amunicję jeszcze w, w plecaku, ponieważ zobaczycie, że jeżeli na przykład strzelacie na rankedach czy coś w tym stylu i za bardzo nie ma lutowania po ludziach, zwłaszcza w endgame, to warto mieć po prostu dodatkowy stack amunicji w plecaku, ponieważ ta amunicja faktycznie leci ostro, ale TTK jest solidne, fire rate jest solidny, prędkość kuli jest solidna. No i znowu mamy buffa, tak V. Ja osobiście tej broni za bardzo nie lubię, ale. Broń jest jak najbardziej solidna i wiem, że dużo osób będzie grało taką V Może, taką V ma o tyle fajny rekord, że też można grać bez celowniczka, można dodać laser Czyli żeby jeszcze zwiększyć prędkość, który może zwiększyć dodać lupę Tutaj akurat możecie według własnych preferencji Ale to jest mój proponowany build, jakbym miał wyciągnąć taka, to bym wyciągnął właśnie ten oto buildzik Więc tutaj macie suwaki do tej broni Tak jak powiedziałem, snajperek nie będę omawiał w tym filmie Bo snajperki nie zmieniły się absolutnie ten krak czy karak tam 300 będzie testowany, więc niedługo w filmie, jeżeli coś z tą bronią jest fajnego, to oczywiście o niej powiem. Signal dostał małego nerfa, dalej się tym gra po prostu na rankedach. A mcpr 300 i Imperial dalej to są najlepsze moje zdaniem broni. One-shotujące, jeżeli mamy amunicję wybuchową, oczywiście tylko na pubach i na e, odnowie, bo na rankedach amunicja wybuchowa jest zablokowana. Więc to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę. I widzimy się na kolejnych filmach na tym kanale na live'ach na tym kanale ja Wam życzę przyjemności. Uważajcie na tą one pompę, bo jest bardzo denerwująca. Miejmy nadzieję, że nie na długo. Trzymajcie się i do zobaczenia.